Cześć widzowie, w dzisiejszym odcinku wam pokażę, jak zrobić własny prywatny serwer w GTA Online do GTA 5. Na samym początku, czyli po prostu, żebyście grali sami w GTA Online zamiast z innymi graczami, żebyście mogli też zaprosić kogoś do gry. Ja w tym przypadku gram na konsoli PlayStation 5. Wy możecie grać albo na konsoli, albo na komputerze, to w ogóle nie ma znaczenia. Na samym początku wy wchodzicie w tutaj jakieś po prostu w GTA Online zwykłe. Ja w tym przypadku wybiorę najnowszą aktualizację do gry, która wyszła kilka dni temu. Wy możecie dowolną opcję wybrać. Teraz czekamy, aż nam się załaduje gra. Mamy już 40%. O, już 70. Zaraz będzie 100% i jak będzie 100%, to wam zaraz pokażę, co słuchajcie dalej zrobić. O, jest 100%. Dobra, tutaj jakiś telefon. Dobra, nieważne. Słuchajcie, bo jak widzicie, jak wejdziemy sobie w mapę, to tutaj są inni gracze. Jak zrobić, żebyście grali tylko i wyłącznie wy sami? Na samym początku, słuchajcie, musicie... Czekajcie, tutaj może na boku stanę. Musicie włączyć tryb online. W sensie tutaj ta druga zakładka, bo klikacie najpierw w pauzę, potem to jest mapa i online, to klikacie w online. Następnie klikacie tutaj... w odszukaj nową sesję. Więc klikacie w odszukaj nową sesję i tutaj mamy sesja publiczna, sesja tylko dla zaproszonych, ekipy, zamknięta sesja ekipa albo zamknięta sesja ze znajomymi. Klikacie na przykład, powiedzmy, sesja tylko dla zaproszonych. Ok. Klikacie i potem widzicie, się ładuje i znowu będziecie w tym samym miejscu. I jak widzicie, możecie swobodnie grać, ponieważ tutaj, jak widzicie, nie ma żadnych graczy. Nie ma żadnych graczy, jesteście tylko wy sami i możemy sobie tutaj po prostu grać. Więc myślę, że to też całkiem fajna, przyjemna opcja jest. Zobaczcie, jak fajnie tutaj możemy sobie lecieć pięknie. Możemy po prostu grać sami i tak dalej. Więc co? Myślę, że to by po prostu było na tyle. Do zobaczenia już w następnym odcinku na moim kanale. Więc co? Pa!